Co kryje się w ciemnościach? Z pewnością jest to pytanie, które przynajmniej malutka garstka z nas kiedyś zadała sobie po wniknięciu w bardzo mroczne tematy. Szczególnie takie skoncentrowane na lasach, a także przeraźliwych, mrocznych postaciach, które mogą się w nich czaić. Większość z nas z pewnością słyszała o Slendermanie, Rayku, Raymondzie Robinsonie, aka Charlie No Face, czy jakiejkolwiek innej kreaturze wywodzącej się z co popularniejszej legendy miejskiej. Dzisiaj, jako iż poprzedni materiał w tym guście bardzo, bardzo wam się spodobał, przychodzę do was z kolejnym tematem, ściśle osadzonym w tematach legend miejskich. Cześć, jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się kolejną legendą miejską. Tym razem osadzoną w Dakocie Południowej. A zaręczam, że będzie ona naprawdę bardzo interesująca, ponieważ dzisiaj zajmiemy się pewnym mrocznym stworzeniem, które czai się w ciemnościach, wydając cichy szept do swoich ofiar, kompletnie nie zdającym sobie sprawy z jego obecności. Moi drodzy, przed wami elegancki Walking Sam. Jednak jeszcze nim zacznie ten materiał, proszę cię bardzo o zostawienie pod tym filmem kciuka w górę. Próg na dziś to powiedzmy tak 1100, miejmy nadzieję, że nam się to uda, a także zostawienie subskrypcji na tym kanale, ponieważ dobijemy 90 tysięcy. Powiedzmy, że do końca września, być może nam się uda, a także zapraszam cię również na mój drugi kanał, czyli Chata w Lesie. Sorry za taką dłuższą przerwę, tam filmy będą pojawiać się tam już coraz bardziej regularnie i serdecznie zapraszam, naprawdę, wjeżdżaj tam morduniu jak coś. A tymczasem, moi drodzy, proszę, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść kolejnej historii mrocznej postaci z legendy miejskiej. Przed wami, kim jest Walking Sam? Czy też spacerujący Sam? Historię, którą dziś się zajmiemy, rozpoczniemy od całkiem niecodziennego punktu, ponieważ zaczynamy od wydarzeń mających miejsce pomiędzy grudniem 2014 roku a marcem 2015 roku, a raczej od wydarzeń, które miejsce miały na przestrzeni tych kilku miesięcy. Wówczas w indiańskim rezerwacie Pine Ridge, położonym w Dakocie Południowej w Stanach Zjednoczonych, miejsce miały aż 103 próby samobójcze, z czego 9 zakończyło się sukcesem. Żadna z ofiar nie miała więcej niż 25 lat, a najmłodsza ofiara miała lat 12. Co więcej, półtora roku wcześniej, bo w 2013 roku, miejsce miała podobna fala samobójstw, kiedy 5 młodych członków plemienia Oglala Sioux odebrało sobie życie. Prawdopodobnie każda ofiara z owej piątki była w wieku nastoletnim, a co interesujące, w 2015 roku na ich facebookowych profilach odkryto zdjęcia prezentujące pętle zwisające z drzew, sugerujące to, co może się niedługo wydarzyć. Spoczywajcie w pokoju. Oba incydenty miały ze sobą kilka elementów wspólnych i co interesujące, rzekomo takowe wydarzenia powtarzały się cyklicznie co lata. A z czasem wszystkie te wydarzenia powiązane zostały z postacią pochodzącą z okolicznej legendy miejskiej, z niejakim The Walking Samem. Kim jest owy jegomość? Kim jest spacerujący Sam? Jeżeli miałbym opisać go najprościej, stwierdziłbym, iż jest to postać będąca połączeniem Slendermana, Boogeymana oraz Wielkiej Stopy. I moje zdanie podziela także wiele więcej osób w internecie, ponieważ tak, wszyscy opisują go w ten sposób. Niektórzy twierdzą nawet, iż jest on inną odmianą, bądź nawet jest spokrewniony z Wielką Stopą, ale nie uprzedzajmy faktów. Walking Sam, znany także pod pseudonimem Tall Man, jest wysokim na około 2 metry mężczyzną. O szczupłej sylwetce, długich rękach, a także twarzy, nie posiadającej ust oraz nosa, jedynie oczy. Za każdym razem przedstawiany jest odziany w elegancki garnitur, a także szykowny cylinder na głowie. Na jego rękach wisieć mają dusze osób, które nakłania do samobójstwa. Krócej mówiąc, jest kolekcjonerem dusz swoich ofiar, które następnie zawiesza na swoich rękach, by rozświetlały ciemności, podczas gdy wybiera się na polowanie. Rzekomo po raz pierwszy, przez okoliczne plemiona, został zauważony już w roku 1974, natomiast w nowożytnej kulturze bądź folklorze po raz pierwszy pojawił się w roku 1983 za sprawą książki autorstwa Petera Matchisena pod tytułem A Spirit of a Crazy Horse.
Jednak co tak naprawdę łączy go ze sprawą samobójstw nastolatków? Cóż, rzekomo późną nocą ma pałętać się po miejscowych lasach Dakoty Południowej, a następnie szeptać do nastolatków, wmawiając im, iż są bezużyteczni, że ich życie nie ma sensu i samobójstwo to jedyne rozwiązanie, doprowadzając ich do szaleństwa, jednocześnie kusząc do odebrania sobie życia. Następnie Walking Sam zabierze duszę i zawiesi ją na swojej ręce, by dalej rozświetlała ciemności w trakcie kolejnych polowań. Najbardziej gustuje w osobach pomiędzy 12 a 34 rokiem życia, dotkniętymi biedą, ubóstwem, nadużyciami bądź uzależnieniami. Jednak jaka może być jego geneza? Skąd może pochodzić? Skąd tak naprawdę mógł się wziąć? Teorii na ten temat nie ma zbyt wiele, jednak najwięcej osób skłania się ku tezie, według której został zesłany na ziemię za karę, został potępiony. A w tej chwili późną nocą, pośród wszechobecnego mroku, błądzi krętymi, słabo oświetlonymi uliczkami w poszukiwaniu towarzystwa, a także przyjaciół, których zatrzyma przy sobie na zawsze, niezależnie od tego, w jaki sposób miałby się do tego posunąć. Słowem końca na podstawie tej historii, tak jak zrobiłem to ostatnio, chciałbym zawrzeć krótkie, lecz myślę, że całkiem znaczące przesłanie. Pamiętajcie, że samobójstwo nigdy nie jest rozwiązaniem, a depresja to problem, który nigdy nie powinien być bagatelizowany i zawsze powinniśmy z nim walczyć. Jeżeli sam zmagasz się z jakimś problemem, to śmiało, napisz do mnie, ja postaram się zawsze pomóc. Ja od siebie, kochani, życzę wam wszystkim wszystkiego dobrego, żebyście spędzili ten dzień jak najlepiej, żeby był przemiły i zajefajny. Tego wam życzę. A tymczasem, moi drodzy, to już tyle w dzisiejszym materiale. Ja bardzo dziękuję wam za jego oglądanie. Jeżeli ci się spodobał, to pamiętaj o strzeleniu pod nim kciuka w górę oraz o zostawieniu subskrypcji tutaj i na moim drugim kanale, czyli Chata w Lesie. Filmy już będą pojawiać się tam regularnie, zatem wbijajcie tam, jeżeli chcecie fajnych wrażeń horrorowych się dowiedzieć. Wpadaj także do mojego Discorda, Instagrama oraz Twittera. Wszystkie linki w opisie. I cóż, to już tyle w dzisiejszym filmie. Do usłyszenia wkrótce. Mówił do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zazwyczaj jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło, dobrej nocy wam wszystkim, dobrego dnia, cześć!